kiedykolwiek chciałeś pogłaskać foczkę lub przytulić dziobaka? Moja rada, oprzyj się temu pragnieniu. Oto 6 uroczych zwierzątek, które są zaskakująco niebezpieczne. Zapraszam do oglądania. Delfiny. Delfiny są niezwykle ciekawe i przyjazne. Z drugiej strony są bardzo inteligentne i nie zawahają się obronić, jeśli zostaną sprowokowane. BBC twierdzi, że oprócz tego, że są urocze i przytulne, znane są również z brutalnych praktyk godowych, m.in. kadzirodztwo i dzieciobójstwo. Podobnie jak ludzie, potrafią być paskudni i przebiegli. Będą organizować się i atakować rekiny. Co ciekawe, delfin jest skłonny porzucić własne dziecko rekinowi tylko po to, aby on sam przeżył. Niedawno nastąpił dramatyczny wzrost zabójczych ataków delfinów na morświny w jednym z brytyjskich obszarów lęgowych. Eksperci byli świadkami poturbowanych ciał morświna z nakłutymi płucami i śmiertelnymi obrażeniami wewnętrznymi zadanymi przez delfiny. Chociaż ataki na ludzi są niezwykle rzadkie, to z łatwością mogą zaatakować ludzi i zrobić to samo co z morświnami. Więc szanuj ich przestrzeń i podziwiaj je z daleka. Kukang mały. Ta sympatyczna mała istota może wyglądać nieszkodliwie, ale kukang mały ma piekielny sekret. Mają toksyczne gruczoły ukryte w łokciach, które liżą, aby ukąszenia były śmiertelne. Nacierają się toksyną, aby nadać futrze nieprzyjemny smak i zapach, na wypadek gdyby ktoś był nimi zainteresowany. O dziwo, kukangi małe ewoluowałyby mieć te same cechy co kobra. Wydają syczące dźwięki, mają podobne jady, a nawet poruszają się jak wąż. Wyglądanie jak kobra zdecydowanie przydałoby się podczas ucieczki przed drapieżnikami. W rzeczywistości ta trucizna jest niebezpieczna dla ludzi tylko wtedy, gdy ofiara jest uczulona na tą toksynę. Być może widziałeś, jak niezwykle uroczo podnoszą ręce na filmach, jako reakcja, kiedy ludzie je łaskoczą. Tak naprawdę czują się wyjątkowo zagrożeni i próbują się ochronić ich trującymi łokciami. Wiele z tych zwierząt jest ofiarami nielegalnego handlu zwierzątkami i może nawet finansować przestępczość zorganizowaną na całym świecie. International Animal Rescue ma petycję, którą możesz podpisać w celu zwiększenia świadomości ludzi. Mrówkojady. Jak sama nazwa wskazuje, mrówkojady jedzą mrówki. Nawet 35 tysięcy mrówek i termitów każdego dnia. Trudno uwierzyć, że to zwierzę bez zębów może być niebezpieczne, ale te malutkie stworzenia mają długie i ostre pazury, których używa do rozdzierania mrówisk i kopców termitów. Bez wahania użyje ich do obrony. W razie zagrożenia mrówkojad może zaatakować człowieka i zadać niewiarygodne obrażenia. I to tylko jednym machnięciem. Według National Geographic mrówkojady nie są agresywne, ale mogą gwałtownie reagować. Osaczony mrówkojad będzie unosił się na tylnych łapach, wykorzystując jednocześnie długi ogon do zachowania równowagi. Łabędzie. Znane są ze swojej urody i wdzięku. Trudno wyobrazić sobie, by tak spokojne stworzenia mogły cię zaatakować. Jak dokładnie niebezpieczne są łabędzie? Łabędzie będą energicznie bronić swojego gniazda, więc najlepszą radą, jaką mogę wam dać, to trzymać się od nich z daleka. Ale czy musimy ich za to winić? Jeśli wtargniesz na ich terytorium, łabędzie będą płynąć prosto na ciebie, szybko podnosząc skrzydła i sycząc. Łabędzie są dość duże i silne, mówi prezes amerykańskiego związku ornitologów. Jestem pewien, że łabędzie mogą wyrządzić poważne szkody swoimi dziobami. W 2012 roku niemy łabędź z okolicy Chicago trafił na nagłówki gazet na całym świecie po napadzie i zwróceniu łodzi Antoniego Hensleya, 37-letniego ojca dwojga dzieci, który następnie utonął. Świadkowie twierdzili, że łabędź nie pozwolił mu się wznieść na powierzchnię. Inne agresywne łabędzie w Anglii zyskały rozgłos po atakach nad rzeką Cam. Łoś. Problem z łosiami jest taki, że jest ich dużo i większość ludzi ich nie zna. Są one bardzo niebezpieczne. Ich niewinna twarz sprawia, że ludzie chcą je pogłaskać. Mogą być one wyjątkowo agresywne w okresie godowym oraz gdy są głodne i zmęczone. Boją się ludzi i psów. Co roku coraz więcej ludzi na Alasce zostaje rannych przez łosie bardziej niż przez niedźwiedzie. Łoś chce mieć swoją przestrzeń, a jeśli ją naruszysz, to może cię zaatakować. Jesse Caltrin, biolog stanu dzikich zwierząt, powiedział dla CBS News: można powiedzieć, że każdy łoś jest seryjnym zabójcą stojącym z naładowanym pistoletem. Łoś będzie bronić siebie i swoje ciele przed każdym. Może także rzucać się, kopać i ścigać w celu zemsty. Witryna National Park zaleca, aby nie robić sobie selfie z łosiami. A jeśli łoś będzie cię gonił, biegnij między drzewami, samochodami lub budynkami. A jeśli nie ma nic w pobliżu, to biegnij zegzakiem. Dzięki za oglądanie. Jeśli pod tym filmem będzie 5000 łapek w górę, to przygotuję drugą część. Trzymajcie się, cześć!